Siemaneczko, witam wszystkich w 81. części Let's Play Dragon Age Inkwizycja. Zaczynamy na tle smoka, zacny widok, ale niestety bliżej nie możemy podejść, bo po prostu smok miażdży nam dupę. Widzę, że Kol ma level do rozdania. Nie wiem, czy zapomniałem chyba w sumie. Graliśmy już, w sumie ja nagrywałem jakieś paręnaście dni temu, więc mogłem zapomnieć o tym. Powiedz mi, co ja tu chciałem ci rozdać. Zamiast tego proszku, który czas na krótki czas. Oho, jak najbardziej bym to zastosował dla ciebie. To może być fajne ulepszenie. Powiedz mi, co ja tutaj rozwijam. Tu prawa strona jest w ogóle nieefektowna. O, raczej może tutaj zainwestujemy coś? Kto wie, ale to przyszłość. A jeszcze ktoś? Nie. Dobra, smoka sobie puszczamy. Ale chyba jeszcze w Crestwood jest coś do zeksplorowania, czy tak średnio. Tutaj nie pójdziemy, bo tutaj nam zasłania smok. A w tą stronę? Żeby tak podejść tutaj, czy coś ciekawego będzie. Widzę, że tam w oddali jacyś bandyci chodzą. Nie wiem, czy to ma w ogóle sens, żebym ja tutaj teraz chodził i marnował czas na odcinku. Bo... chuj wie, czy my tutaj coś cennego znajdziemy, chociaż... w sumie tu jakaś ścieżka jest, więc w sumie jeszcze możemy się tędy przejść. Rozwalić tam tych przydupasów. Czemu by nie? Powiedzcie mi, jaki level macie? Z przyzwyczajenia sprawdzam. Aha. Dobra, czemu nie? A tutaj przyjacielu. Tutaj wszyscy na krótki dystans walczymy. No to nie ma problemu. Nie będę sobie używał rozkazu tego przyjacielu. Oto. Dobra. Okej. No i oczywiście największy minus Viven to jest to, że ona nie jest zbyt twarda, a walczy w pierwszej linii, można tak w sumie powiedzieć. Więc wiecie, to jest tak... kurwa, tam znowu? Kolejni? To was tutaj tak przygnało. No, coś chyba knujecie tutaj, coś? Dwóch łuczników? Nie wiem, czy to jest sens, żebym tam się wami obsrywał teraz. Chyba nieduży. Ale może na tą górkę bym z chęcią w sumie wszedł. Więc chodź tu, przyjacielu. Ale ten łańcuch jest naprawdę dobry. Zwłaszcza na magów albo łuczników, wiecie, którzy są daleko i nie zamierzają podejść bliżej. O ty gnoju. No, Vive. Kurwa. O... no, żeż ty w mordę. Się nie skupiłem, no i takie są skutki, ale idziemy zaraz do obozu, więc nie ma co się denerwować. Że to mi bardzo kiepsko poszło. No to nie miało jakiegoś większego znaczenia ta walka. Ja tak poważnie rozkminiam od początku, że chyba jednak opuścimy Crestwood, bo tutaj nic ciekawszego nie zrobimy. Nie ma sensu, żebym ja to teraz wszystko eksplorował, więc... tylko pytanie, gdzie my chcemy się udać? To jest raczej takie zasadniczo bardzo dobre pytanie. Gdzie my chcemy się udać? Może najpierw na dziennik zadań, co? Podniebna twierdza. Co my tu... a w podniebnej twierdzy? Aha, to... średnio mnie to interesuje. Zachodnie podejście, wyprawa na podejście. Aha. A w sumie możemy iść do podniebnej twierdzy i wydać nowe polecenia. Właśnie, ja tego bym tak nie lekceważył. Fuck, ja bym tego tak nie lekceważył. Więc wróćmy do podniebnej twierdzy, bo już w sumie dawno nie wydawaliśmy nowych poleceń. No, a to w sumie rozwija nam całą fabułę, całe questy poboczne, nowe dodaje i inne fajne rzeczy, więc nie warto tego zaniedbywać. Bo to nam się po prostu nie opłaca. A jeszcze zobaczymy, bo byłem tam w Podniebnej Twierdzy między którymiś odcinkami, nie tak dawno. Między poprzednimi odcinkami chyba. Żeby zresetować sobie postać, to muszę tam wykupić talizman, nie? No i tam pojawiła się nowy questik, właśnie zaawansowane rzemiosło. Tam się pewna krasnoludka, czy tam taka... No, taka niziutka osóbka pojawiła. O, jak to się... Karzeł? Jak się mówi na kobietę? Nie wiem, czy jest jakaś odmiana. W sumie nie bardzo się orientuję, ale mniejsza z tym. Chodzi tutaj o nią. Mhm. Arcanist Dagna. It's an honor, your worship. Is that spoko. The hand anchor mark? It's pretty. O, dzięki. No oczywiście. Mam nadzieję, że mikrofon nie jest za cicho. Mam takie przykre wrażenie. Może odrobinkę go przesuniemy. O. Dobra, witaj w Inkwizycji. Mhm. Precision is fantastic, but typical, mundane, old thinking. Is what now? No disrespect meant to the classical trades, but you need a new perspective. I've made adjustments. No, as long as I keep making them, you can craft just about anything, almost safely. Where does a dwarf go to study magical theory? No, jednak krasnoludka, okej. I asked myself that question for years. Turns out, not in Orzmar. I had to start at a circle. I had help though, a Grey Warden, and I am forever grateful. With that sanction, I visited a half-dozen circles. The wonders I've seen. And with an objective eye, I can spot where they overlap. That's a surprise for every teacher. It's a grand tradition, and it works so well. Ojej, kończ to, bo muszę coś powiedzieć. To jest ta... krasnoludka, której pomogliśmy. Właśnie tak mi przemknęło przez głowę, jak tak sobie gadała, ale mówię, nie, niemożliwe. Gdzie tam? A proszę, to jednak ona. No widzę, że twórcy puścili oczko do fanów, którzy grali we wszystkie części Dragona. No, coś podoba mi się. To był bardzo fajny motyw, żeby wziąć taką postać z jedynki i ją teraz tutaj umieścić. Naprawdę wielki plus. Dobra, jakie mam jeszcze sensowne pytania? Ojej, no dobra, wypytajmy go. Like, wow, so much. No spoko. Dobra. What qualifies you to be an arcanist? I took the title because I'm a magical researcher, philosopher, and master of practical application. And I like it. I can't actually do magic because I'm a dwarf, but that also means no risk of possession. Safer than a mage. It means that every skill I have, I've learned through reason and understanding. Coming from the Smith caste, I know the value of mastering a craft. Did you know dwarves invented enchanting? Probably. Oh. Okay. What is it you do exactly? I was born to the forge. That's literal in the Smith caste. So the hammer and tong, that's like a heartbeat. But you've a man for that already, and a good one. I'm here because of my passion for magic. No to super. Magical theory, magical enchantment. Potrzebna jesteś jak najbardziej. I studied it all with an objective eye. No secrets, no fears. That lets me apply principles like no other. Maybe one other, but I don't have that wonky of a mind, so I still kind of win. Okej. No już nie mamy tego, że zauważyła to z nami? No kurwa. Jezu, serio? Jeszcze coś? You have the ability to make exceptional weapons and armor. Masterworks? There's an art to the forge, as well as enchanting. You need an ear for it. And hands. Eyes, too. Nothing bad to say about Herod on that front. He's wonderful. But there's this little more needed. With the right bits, an edge can be more than an edge. Armor can do more than protect. A hue can be just a bit brighter. In short, smithing can be more. In short. Tak. Dobra. O. Coś ciekawego? Lyrium, proszę, proszę. Tak. A mage can make your weapons do things, but with the right runes, the right rarities, your toys become wonders. It's the one thing mages can't do. Drives them mad. Dwarves are resistant, so it doesn't affect us. Mostly. Dobra, trochę to przyspieszę. Największym minusem tych dialogów w Dragonie jest to, że no nie wiem czemu, ale one szybko mnie nudzą. Po prostu tak mam ochotę je przewijać szybko. Co prawda są ciekawe, może nie wszystkie, ale są też sporo ciekawych dialogów, ale nie wiem czemu mnie to jakoś tak męczy i nudzi, że tak kurde mam to wszystko ochotę przeklikać i potem zobaczyć w dzienniczku najważniejsze informacje. Po prostu no jakoś tak, Jezu, jeszcze coś chcesz? O Boże, właśnie mówiłem o dialogach, że mnie nudzą. Nie wszystkie oczywiście. Nie wszystkie. A, właśnie. No, szary strażnik. A to jest akurat ciekawe. Dokładnie. The warden affected you in a special way. Talk to anyone, they'll say the same. It was a dark time. There was one light. He saved us. He saved me. Your years of study have paid off. Oh yes, the mages said I brought a valuable perspective. I've even presented my work to the College of Enchanters. I wanted an exchange. Oh, proszę, proszę. The surface could learn about lyrium smithing, and Orzmar would gain knowledge of magic. But now there's no college. No spoko. My cię przygarniemy, to z otwartymi ramionami. No to super. Myślę, że to też była dobra decyzja. Poproszę o zaklęcie przedmiotu. Wykonał przedmiot arcymistrzowski. Okej. Dagna, show me what you can do. Do you want fire? The first ask is always fire. Here's how it goes. Bring me the rare stuff for enchanting or masterworks and prep it here, just like normal. Except it's not normal. It's manipulation. Let's see together. Dobra, dobra. Okej. Czyli mam ci przynieść arcydzieło. Stwórz mi jakieś arcydzieło. Ciekawe. No dobra. Okej. Don't mind me. Being a lot cheery as sugared flower she is. Dobra, ale ty, gościu, stwórz mi arcydzieło. Poleć Haritowi, by wykonał przedmiot arcymistrzowski. To na co ja muszę czekać? No ja tobie nie dam teraz tego. But keys do a lot of things. Open, lock, switch. It sounds like Corypheus made it to open, but it looks like you can use it. Sure is pretty. Wish I could see through it. Potrzebuję coś a to już było chyba, tak? O nie, ja się rozpędziłem. A kurde, no nie stworzysz mi nic. No come on. Zbroję. O co w tym chodzi zadaniu? Mnie trochę zaczyna wkurzać. Gdzie to jest tutaj? Tworzenie run. Runa w kazamatach? Nie, to mnie nie interesuje. Poproszę zaklęcie przedmiotu. A, czyli najpierw muszę zaknąć przedmiot chyba. Oho, stwórzyłbym nam kazamatę. Kazamatę. A kazamaty... To jest, czyli tutaj mogę coś stworzyć. Stwórz zbroję. Broń. O, baza, miksturka. Wyposaż mikstury. A co to jest? Zabarw pancerz, kup, sprzedaj. Nic więcej. Zabarw pancerz. Oho. A, tu jakieś dodatki, tak? Dobra. Do pancerza. To jest coś ciekawego? Czekajcie. Nie, różne takie pierdółki. Ale runę? Gdzie ja tu mogę stworzyć runę? Akurat runa... Spisane dostawę? Cóż to? Ciekawe. Dobra, nic więcej. Chociaż to mogła być jakaś ciekawa broń w sumie, tak się... Miecz sprzymierzeńca... No, kurde. Unikat, ale obrażenia ma już kiepskie. Dorian nie, to jest mak ognia. Ale Solas to jest mak nie. Vivien. Ale to jest dla Vivien może być świetne. Leczenie po zabiciu. Za barierę. No, bardzo chętnie ci to dam, ej, bez kit. Ojej, jak to fajnie musi wyglądać. O tu, kurde, fajne rzeczy były. No bez skitu, ale Kol ma chyba lepsze wszystko, nie? O, 203 obrażenia, ale to wszystkie unikaty i rzadkie. Obrażeń... Nie, to już dla Kola nic ciekawego. No ale kurde, no... Całkiem niezłe były przedmioty, ale chodźmy do tego stołu, bo... Jezus, ile ja w tej... Kurde, kuźni spędziłem czasu, no ale świeża postać, no musiałem z nią pogadać, no w RPG-u się gada ze wszystkimi. Ona nie jest byle kim, może nie jest jakąś szczególnie ważną postacią, ale... To nie jest byle kim, w kazamatach. Ciekawe co gra mi daje do zrozumienia, mówiąc kazamaty. To jest na tym piętrze. Ja mam iść... A, no tak, kurwa, kazamaty tam jest. Dobra, ale to już runę sobie odpuścimy, bo już nie mam do tego cierpliwości za bardzo. Sobie darujemy, chodźmy do tego stołu i przeczytajmy. Kuźwa, pomyliłem drzwi. Fuck this shit. Wyłaź. Hej, sprawdźmy raporty, Boże, sorki. I tak ten odcinek będzie nieco dłuższy. Bo raczej nagram jeden, dwóch nie nagram pod rząd, bo niestety czas. Więc wolę nagrać jeden dłuższy. Nie, no raczej z tobą nie mam nic do pogadania, już nie przedłużajmy zbędnie. Chodźmy do tego stołu. Chodźmy do tego stołu, natychmiast. I co nas czeka przy tym naszym kochanym stole? Już w ogóle nie pamiętam, jakie rozkazy ja ostatnio wydawałem. Być interesująca. Profit Inkwizycji mamy! Jest! Boże, tak rzadko się zdobywa, że ja pierdolę. Do składu ciężar po czaszki jest znacznie zmniejsza ryzyko poniżej. A mnie nie interesuje w ogóle. O, 10%? Aha, więcej mikstur leczących o 4. To jest bardzo fajne i to też zresztą. Tajemnica. To jest gówno. Muszę nie otwierać zamki mistrzowskie. To jest bardzo fajne. No to powiedzmy. To jest gówno. Chyba pójdę w łotrzyka, bo mam kilka takich zamków do otwarcia. A tutaj? Nie, to nie. Rabat też nie. To też nie. A, pośrednie raczej. To znajomości raczej kiepską mnie przekonuje do siebie. A tutaj coś mamy? Doświadczenie. Myślisz więcej przedmiotów naraz. Ekwipunek o 15. No i to jest bardzo fajne. To też jest najgorsze. Ale mimo wszystko chyba bym zainwestował w... O, szybkie ręce. Oho, łotrzykom. Pozwala wszystkim łotrzykom w drużynie otwierać zamki mistrzowskie. No raczej często będziemy mieli jakiegoś łotrzyka w drużynie, więc w to zainwestuję. Ferelden. Tak, Ferelden. Dobra, co tu jest? Zapasy Crestwood. Aha, spoko. Aktywności pomiotów. Komendancie, przeprowadziliśmy poszukiwania na wybrzeżu sztormów i odkryliśmy największe skupisko pomiotów. Ci z naszych żołnierzy, którzy urodzili się w Fereldenie, nie mogą się doczekać, że będą je mogli przepędzić. Aha. Spoko, na tropie pismaka. Camring nie żyje w pełnej zbroi, zamknięty wewnątrz pokoiku w swoim domu z nożem w plecach. Wiedział, że ktoś na niego czyha. Jak na ironię prawie identyczna scena wystąpiła w pierwszym tomie powieści Kryminalne zagadki górnego miasta. Ktoś nasłał sędziego zwiadowca, który celowo zostawił ślad. No to ciekawe. Dobra, mam coś tutaj jeszcze? Nie. Przekierowanie w mroźnych grzbietach. Że tutaj warto to wysłać. Przerczony przez ptaka pocztowego. Nazywam się, razem z innymi siostrami i towarzyszę, nazywam się siostra. Rannym żołnierzem w Inkwizycji na mroźnych grzbietach. Aha. A, czyli chcą wracać do domu, spoko. Aha. To ciekawe. No ja bym nie chciał porzucać ludzi, ty. No są lojalni wobec mnie, wobec Inkwizycji. Spisywać ich na śmierć? Nie. Nie chcę tracić nikogo, skazywać na śmierć. Nasz burmistrza Kresu, to bym bardzo chciał zrobić. Jest, dobra. Tak jest, a żołnierze? No żołnierze tutaj też nie głupia opcja. Jaka jest kolejna? Zapasy Kresu, to mnie nie interesuje. Trasy ucieczki dla agentów. To jest ciekawe. No to Leliana to załatwi. Czemu by nie? A zaraz. Czy ja nie mogę tutaj czegoś skorzystać z jakichś punktów władzy? Zachodnie podejście. No właśnie. Potwierdzili raport Inkwizycji. Duże siły szarych strażników. Oho. Natychmiast położyć tam przyczółek. No to czemu by nie? Zobaczmy, co się stanie. Wyślijmy tam. Aha, nasi zwiadowcy potwierdzili raport Inkwizytora. Duże siły szarych strażników przemieściły się na zachodnie podejście. Musimy natychmiast złożyć tam przyczółek. Dokładnie. Czy chcesz się udać do zachodniego podejścia? Później. Wolałem sobie złożyć tutaj punkty siły. Oho. I teraz będę mógł wysłać... A nie, zapasy... Nie zapasy Crestwood. Tutaj, burmistrza. No, Kalen, myślę, że dasz sobie radę z tym zadaniem. Tak jest. Okej, no dobra, to ja za to dziękuję. I nic tutaj więcej nie zrobimy. Dobra, o Jezus, 25 minut, matko, już muszę odcinek kończyć, serio? Serio, no come on. Nic więcej nie zrobimy. Mam pracę. Spoko, że Warik popiera, cieszę się niezmiernie z tego powodu. A co my tutaj, jakie my tu chcemy zadania? Święta Równina. Zakazana oaza, za ziemię. Co jest na za ziemią? Aha. Aktywujmy to. Ciekawe, na zaziemiu. Mapa świata. Poprosimy zaziemię. No, obejrzyj to, tak. Tu jest ten pieprzony smog, więc musimy sobie to Lyrium odpuścić. No ale czemu by nie? Udajmy się tutaj. Kogo weźmiemy sobie? Myślę, że taki zespół jak wtedy, czyli Cole, Vivien, Żelazny Byk. Myślę, że jeszcze trochę z nich pokorzystamy. W końcu nie są tak długo z nami. A czemu na mapie mi się to nie zaznaczyło? Czy ja muszę obejrzeć ten obrazek? Pewnie tak. Ale mam jednego questa tylko tam. No jeszcze to czerwone Lyrium, ale tam jest smog. Jeszcze z level 2 musi poczekać. Wolno się tu leveluje, ale już mówiłem o tym chyba w ostatnim odcinku albo przedostatnim. Coś takiego. Kurde, noż, kurde. Ej, trochę jestem wkurzony. Jej, fajnie ten kostur wygląda, naprawdę. Jestem wkurzony, bo 2 odcinków nie nagram, bo nie mam czasu. Co jest? Inquisitor, if you have a moment. Melduj. This may be worthwhile. O, jakieś zamówienie mogę oddać. To ja bym to z chęcią oddał. Gdzie tu jest stół? Aha, sprawdź zamówienia. Czemu nie? Krasnoludzkie łamigłówki. Co to daje? Te układanki tu straczają rozrywki żołnierzom inkwizycji. Aha, plus 1 do władzy. Ja zawsze opis chciałem przeczytać, a jeszcze tutaj jest. Sorki. Lubię te opisy czytać. Coś jeszcze możemy oddać? Nie. Dobra. Jeszcze coś. To melduj, co tam? O co tam chodzi? No. Melduj. O, być może. A, widzę, że też mogę to oddać, to od razu to oddajemy. Może tam jakieś punkty władzy. Przecież punktów władzy mam w chuj. Osiągnięcie, spoko. Żołnierze i agenci inkwizycji działający w terenie pilnie potrzebują ochrony. Okej. Nie ma problemu. Władza +1. Dobra. Melduj. Aha, co takiego? Oj, tego już nie zrobię. Dekoracyjne klejnoty mi brakuje. Szkoda. Ale mam to zadanie zaznaczone. Więc znajdź... Aha, mapa do jaskini w pobliżu farmy. To jest to? Na tej mapie widoczny jest wiejski dom. No i to zaznaczone na mapie nie jest, bo to by było zbyt proste. Ale wiejski dom, kurde. Jestem niedaleko farm. Mam nadzieję, że to gdzieś tutaj będzie. No kurwa, czemu to mi się... Tak szczerze mówiąc, to słabo troszkę to widać, wiecie? Chyba, że to gdzie indziej można zobaczyć. To... O Boże! Czekajcie. Taka z takim dachem trochę dziwnym. I tutaj drzewko. A gdzie coś takiego może być? I na górze jest jaskinia. To jest tu. Kurwa. O, ser, no tak, no ten... Tak, ten dom pasuje i to jest ten dom na 100%. To musi być jaskinia, to idziemy tam, pieprze. No wiecie, odcinek będzie trwał ponad pół godziny. W dupie to mam. O, a propos, Cole. Właśnie. Sprawdzimy, czy się teraz nauczyłeś czegoś nowego. No. Powiedz mi, że to otworzysz. Chyba tak. Wreszcie. Dobra. Zobaczymy, ile na tym skorzystam. Opłacało się wydać ten 1 punkt? Kurwa, wziąłem coś i nie zobaczyłem co. Co to było? O, zbroja, ciężka zbroja strażnika. O, nie. Jednak myślałem, że jest mocniejsza, nie? Żelazny byk? Czy ty nie? Nie. Ciężka zbroja strażnika nie. Ale myślę, że chyba ktoś z drużyny chyba może potrzebować. Blackwall chyba nie, ale... Cassandra? Może dla Cassandry się przyda. Ale sporo złota było, więc powiedzmy, że zameczek fajny nawet do otwarcia. Ale chodźmy do tej jaskini. No, jest zagroda, tylko prawda, co prawda jest tu... Kurwa, mać więcej drzew. Są tu jakieś zamki w pobliżu? Przypomnę, tutaj są dwa, ale to już nie dzisiaj. No dobra, sram na to. Chcę wyjść z tego pierdolonego ogródka. Dziękuję. Dziękuję. To musi być gdzieś tutaj. No come on. Dzięki. I to za tym domem jest, tak? Czyli... Ale to jest wyżej, czyli musimy iść pod górkę. Czyli wnioskuję, że to może być... Gdzieś... Tu jest jakaś ścieżka, tak, to będzie tutaj. Na stówę. Tylko pytanie, mam nadzieję, że nie byliśmy w tej jaskini wcześniej. No chyba nie. Znajdź miejsce zaznaczone na mapie. No właśnie. Próbuję. Czy to będzie na samej górze? No powiem wam, że tak średnio tutaj jest. No tutaj nie ma tej jaskini. O, Czyli czyżby ona była gdzieś tutaj? No tutaj też jej nie ma. Kuźwa mać, gdzie jest ta jaskinia? No ścieżkę wybrałem dobrą, ale to jeszcze wyżej? No jesteśmy za tym domem. Nie no, bo tam... Kurwa, nie wiem czy to tą ścieżką, bo tam dalej to jest wodospad i tak dalej. To by było tam? Mam nadzieję, że ja teraz niepotrzebnie nie schodzę stąd. Nie no, to na dole niemożliwe, żeby to było na dole. Nie no, to na dole to byśmy znaleźli. Dajcie mi mojego wierzchowca szybko. Kurwa, ale ten odcinek będzie niemiłosiernie długi. Tak. Wio. Kręta droga, to musi być na pewno ta ścieżka. Tam na mapie jest kręta droga. No i to by się zgadzało, no ten element pasuje. Oho, nie wiem czy konik był najlepszym wyborem tutaj, ale dobra, powiedzmy. Tam dalej nic nie ma, czyli to musi być jeszcze wyżej tutaj. Ale tutaj już są takie raczej mokre klimaty. Tak średnio mi tutaj pasuje na jakąś jaskinię, tak szczerze mówiąc. Tak nie bardzo wiem, gdzie ta jaskinia może być. To jest taki korzeń. Chyba jednak nie rozwiążę tego dzisiaj. O, coś czuję. No to jest wysoko, dosyć wysoko, ale nie wiem jak ta mapa jest dokładna. Jeszcze wyżej mam się tam wdrapać? Po tym mam się wdrapać? O Jezus! Maria, nie spadnij tam, gościu. Nie no, po tym to raczej będzie niemożliwe, żebym ja tutaj wszedł gdzieś. Nie no, dobra, to sobie zostawimy na następny odcinek. Może ja między odcinkami rozkminię, gdzie to może być. A na dzisiaj to tyle, no. Mam nadzieję, że ten odcinek dosyć długi wam się spodoba, więc... wiecie... Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie jakiś znak po sobie. Możecie oczywiście zalajkować fanpage'a, jeśli tylko wam się spodoba. A na dzisiaj to tyle, więc trzymajcie się, cześć!